Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj między innymi sprawdzimy sobie gniazdo samiczki mieszanej. A więc zapraszam Was do oglądania. No i tak, moi drodzy, samiczka mieszana, która wykociła mi się wczoraj. Myślałem, że to prima aprilis, ale jednak coś tam w gnieździe się ruszało. Nawet tam nie zaglądałem. Także dzisiaj zerkniemy sobie do gniazda po raz pierwszy. Przeliczymy młode, no i zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. Także ja sobie natrę ręce, wyciągnę samiczkę i kontrolujemy gniazdo. No i dobra, samiczki nie ma, jak widzicie, coś tam się w gnieździe rusza, także na pewno coś żyje. No i zaglądamy do środka. O, jest tutaj kilka sztuk, w większości z nich podała się na mamę. O. No i dobra. Zerknijcie, jak to wygląda. No i liczymy te małe smerfy. No dobra, chodźcie. Widzę, że ładnie karmione, brzuszki pełne. Pierwsza sztuka. Druga. Trzecia, czwarta, piąta, kurde, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, kurczę, dziesiąta, jedenasta, 11 sztuk. Zobaczcie, tutaj takie dwa ciemne chyba po ojcu. Trzeci ciemny. Czwarty. Piąty. Także 5 ciemnych i 6 takich srokatych jak mama. Dobra, maluszki sobie tam lądują do gniazdka ciepłego. No powiem wam, ładny, ładny miot. Zresztą samiczki mieszane mają bardzo liczne mioty. Powiem wam, że ona za pierwszym razem miała 10 sztuk. No, można powiedzieć, że odchowała wszystkie, bo króliczki już były dość duże, bo chyba po około 2 miesiącach 4 sztuki padły. Podejrzewam, że była to kokcydioza. To mógł być powód, jaki był przyczyną ich właśnie zgonu. Ja sobie to jeszcze sprawdzę, czy gdzieś coś tutaj. No, ale chyba nic tutaj więcej nie ma. No, myślałem, że z początku, że troszkę mniej tych króliczków tam jest, ale jednak gdzieś tam się zaczęły pojawiać. No i mamy 11 sztuk. 6, tak jak mówię, 6 poszło w ślady mamy. No i 5 w ślady taty. Dobra, lecę po mamę i puszczamy ją do nich z powrotem. No, mama zwrócona. Grzeczna byłaś, więc nagroda musi być. Proszę bardzo. Troszkę broniłaś ich, co? Bałaś się, że coś się z nimi stanie. Dobra. Szama i granulat. Jeszcze jeden. Fajna mama się jest, no. Dobra. Dajemy już ci spokój. No, chłopaku. Nie wiem, czy wiesz,
Ale zrobiłeś kolejną jedenastkę. Kto to będzie wychowywał? Dwa miety po tobie i 21 sztuk. Kurde, nieźle. Samczyk. Jak widać, bardzo sprawny. Ładne mioty daje, liczne. Zresztą samiczka też, także nie ma co tutaj gadać i narzekać. Dostał porównego jedzenia. Proszę. O, tyle. Samiczki belgijskie. Trzeba wam słomki dorzucić, bo mało tego macie. Ta myka jest też nieśmiała, nie jest okej. No. Każda z nich już ponad 3 kg ma. I one mają 3,5 miesiąca będzie. No, jakoś tak. Szamka również podana. No i rośnijcie zdrowo. No i teraz jesteśmy u tych słodkich Wiedni. O, szama podana oczywiście. Cześć maluszki. Ładne. Mama, no dobrze, ciebie też pogłaskamy za łóżkiem troszeczkę. No. Super. O, elegancko. No. Okej. No i tutaj mamy dwa rude samczyki z tego miotu, gdzie było 8 sztuk. Tu są dwa samce. Tu jest samiczka, która już ze mną zostaje. Nie pójdzie do sprzedania. Będzie na pewno zatatuowana, będzie wyrobiony rodowód do niej. Także na 8 sztuk z miotu 5 sztuk się sprzedało. Jeszcze raz się przypomnę, było tutaj 5 samic i 3 samczyki. Te dwa samce jeszcze pójdą na sprzedaż. No i w tej klatce praktycznie zostało nam jeszcze dwa samce, a nawet trzy, bo jeszcze samiec wiedeński niebieski, u którego jest w porządku. Dalej szaleje jak zwariowany. Kopie, przekopuje. No świr, ale ładny. No. I dwa samczyki mieszane. I znowu macie rodzeństwo. 11 sztuk tuż obok w klatce. Ten jeden samczyk również bym chciał go jeszcze sprzedać. Jak się uda. Ten srebrny na razie zostaje. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Może się nada do jakiegoś rozpłodu. Zobaczymy. No i dobra, w tej klatce mamy w sumie już wszystko. Tutaj muszę dopisać samiczce w tabliczce, że jest 11 sztuk. Wychowasz? Dasz radę? Jasne, że tak. Dobra, przechodzimy do klatki z burgundami. No i jesteśmy u króli burgundzkiej, u samiczki, która również się nam wykociła. Powiem wam, że na początku wykotu takiej ilości sierści tutaj nie było. Samiczka jeszcze dorwała, ale zobaczcie, no jest naprawdę potężna, wielka samica. I skontrolujemy sobie jeszcze dzisiaj raz gniazdo. Samiczka wykociła się 28. 29 sprawdziłem sobie gniazdo. No i przez kolejne dni tam nie zaglądałem. Dzisiaj króliczki mają bodajże 8 dni, także zaraz sobie tam zajrzymy do środka. Słuchajcie, ja samiczki nie wyciągam. Samiczka leży sobie tutaj z boku. Troszeczkę odsłonimy i taki, no, zobaczymy. Zobaczcie, jakie łobuziaki. Ja może odłożę kamerkę i sobie je przeliczę i za chwilkę do was wracam, wam powiem, czy są wszystkie.
No i słuchajcie, było 7 sztuk, a w gnieździe znajduje się 8, więc muszę wyciągnąć samiczkę i poszukać, bo gdzieś tutaj najprawdopodobniej jedna sztuka leży martwa. Także biorę się za szukanie. No i tak, słuchajcie, zguba się znalazła. No niestety trup był tak z boku gniazda, ale najważniejsze, że jest znaleziony i już wyrzucony. Także maluszki śpią. Mam nadzieję, że pozostała szóstka już zostanie odchowana. No i przechodzimy do kolejnej samiczki. Ta samiczka miała wykot 1 stycznia, także już można by było ją sobie dopuścić, ale tak jak mówię, jeszcze chwileczkę poczekam, ponieważ mało klatek. No tamte burgundy ładnie się sprzedały, no ale zobaczymy. No tu w sumie miód 6 sztuk, może sobie ją dopuszczę po świętach, zobaczymy. Jedzonko jeszcze ma, więc nic tu nie będę dosypywał. Na pewno dzisiaj wszystkim królikom muszę uzupełnić siano, ale to już poza odcinkiem. No i tutaj mamy samczyki. Niektórym króliczkom jeszcze dzisiaj dościelę słomy. Szczególnie tym mamom z młodymi, bo od jutra znowu powrót. Może nie zimy, ale na pewno chłodniejszych dni. No i dobra, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Na koniec chciałbym wam życzyć przede wszystkim zdrowych oraz wesołych świąt wielkanocnych. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.